Okej, okay, witam was. Slendavul GT to jest Prosaki Marzec 2013, a więc powrót do serii PCM-a. Co tu dużo mówić, no... Postanowiłem sobie wrócić jakby z nagrywaniem, bo grać to grałem sobie. Ale z nagrywaniem pokażę wam trochę tych etapów z PCM-a 13. No, pierwszym z nich to może pojedziemy sobie Mistrzostwa Świata tegoroczne. No będzie dobry pomysł, żeby Polską sobie po prostu pojechać. I tak już wstępnie. Ta seria jakby będzie inaczej trochę wyglądać, przynajmniej planuję jakby. Nie wiem, może będzie rzadziej się ukazywać jakby, nie wiem. Tego nigdy nie lubię mówić, bo nigdy nie wiem jak to będzie. A jeśli chodzi o samo pokazywanie, to mam na myśli tak. Będę, nie wiem, nagrywał cały etap, a ewentualnie zrobię jakieś ujęcia, ściny, cięcia, coś tam pokombinuję, tak żeby jakby najważniejsze rzeczy wam pokazać z całego etapu. Zobaczę jak wam to się podoba, czy nie, czy wolicie jednak i tak tą końcówkę. Ta końcówka i tak będzie jakaś tam, o, weźmy sobie mniej więcej jakiś skład jaki był. Bodnar był chyba, nie, go nie było, tego też nie. Dobra, Tomasza Młodzieński był jeszcze. I... No nie, 7 było. Tylko nie było. A, bo tu jeszcze są. I... To jakieś takie ucięcia, takie coś. Zobaczymy jak to wyjdzie. No... Może nie będzie jakichś ciekawych rzeczy. Na pewno jakaś ucieczka będzie. Coś takiego to może pokażemy. A tak to zobaczymy i... To właściwie na trasie już. Ja tutaj zaraz sobie zobaczę koło by tu skombinować. Majka Kwiatkowski, Niemiec, Schmidt, Huzarski, Rutkiewicz, Marczyński, Bodnar. Schmidta nie bierzemy, kogo nie bierzemy? Płaskie. Nie, pagórki są. No dobra, to nie bierzemy Bodnara, ze względu na to, że mamy tam kiepską drużynę, nie za dobrą. Nie za dobrą, jak w porównaniu do tych Hiszpanów, Niemców i Włochów choćby. Dobra. No, a więc widzimy się tam już gdzieś na trasie, może jakąś ucieczkę zobaczymy i coś więcej powiem. Dobra, jesteśmy na starcie. Zawsze tą kamerę mam jakoś włączone, nagrywanie. Pod zmianą kamery. Dobra, więc ruszyli. Zaraz pewnie jakieś ucieczki będą. Najpierw ich do czoła przeniesiemy. W sumie muszę też trochę przypomnieć, dawno nie grałem. Na początku chciałem tylko powiedzieć i podziękować może. Dobra, mamy ataki. Że... Wasze takie wsparcie, nie wiem, że powiecie, żebym nagrywał. Że czekacie na tą serię. I te różne to... To naprawdę motywuje, bo oto jest, a tak naprawdę nie gram w ogóle w PCM, a jakoś jak powiecie czy coś, to z chęcią zaraz nagram i będzie odcinek, no bo to tak naprawdę większość tu jest, jeśli tam większość jest. No dzisiaj mi stuknęło 80 widzów, no większość to też jest ta martwa, martwe suby, ale no cieszę się, że jednak ktoś na to czeka i... Jeśli ktoś na to czeka, to ja chętnie mu to pokażę, no. Więc pamiętajcie, jeśli będzie tam, wiadomo, no łapki łapkami, ale no to takie głupie trochę marketingowanie, nie wiem jak to nazwać, czy coś, żebyście tam dawali te łapki, to trochę takie sztucznie brzmi, ale wiadomo, taki komentarz, fajnie, coś ten, czy komuś się podoba, no to jeśli napiszę, to dzięki wielkie, ja będę dalej na przykład nagrywał, bo to tak naprawdę, no... Cały czas sobie może i powtarzam i ten, że tam pierwszy tak naprawdę z polskim komentarzem zrobiłem tą serię PCM-a i... No i co tu dużo mówić, no. Byłem pierwszy i jak na razie to najwięcej tutaj ludzi pewnie ogląda. Dobra, zaraz będziemy musieli skombinować jakąś chyba sobie fajną akcję. No, więc to byłoby na tyle z tych takich
podziękowań. Może coś mi jeszcze wpadnie po drodze do głowy, a na razie to chyba sobie skombinujemy, kim tu możemy. Rutkiewiczem. Markiem Rutkiewiczem weźmy tutaj na czoło. Zobaczmy, jak mi to pójdzie, bo tu dawno nie grałem. Spójrzmy, jak to. Weź za tym ciołkiem mieć. O, tutaj. Super. Talański. Za dużo pewnie teraz nie będę mówił. Bo nie wiem, co będziecie oglądać, co nie, co jak to później potnę. Dobra, weź na zmianę, wyjść. Spróbujemy to trochę. No nie, no. Hiszpania, no ogarnijcie trochę. No i już puścili wodę. Dobra, to będzie cięcie najwyżej przed jakimś tam konkretnym atakiem pewnie. Co robimy? Pokażę to. Chyba, że to będzie ten, ale to nie wiadomo. Dobra, więc się wytworzyła ta ucieczka. To była ta akurat ucieczka, którą tam przerwałem, kiedy zaatakowałem Rutkiewiczem, ale spokojnie, tutaj mamy... otóż tą ucieczkę, tutaj peleton ewidentnie zwalnia, kompletnie się nie interesuje tym. Daje fory. No nie, że fory, ale odpuszcza po prostu totalnie i... no minus 2, kurde. Dobra. Dobra, więc na dobrą sprawę już się zaczęło trochę dziać. Gilbert, no... No nie bez powodu się zaczęło dziać, tak? Co my tu mamy? Porozrzucanie trochę w peletonie, ale Kwiatkowski tu chyba dochodzi. Teraz do góry ładnie się przebił. O, Rutkiewicz to taki... Taki naprzód był. Kogo mamy? Flecze. Będą tak gór, szlek tu już się... No w dupę, co jest? Ja pierdziczę. Kwiatkowski do przodu. Mi się tu porwiem jeszcze. No, no, no. Nie, nie. Sorry, Torpedos, teraz nie. Póki co nie mogę napisać. Dobra. Majka tu przechodzi. Troszkę podgonimy Rutkiewicza. Dobra, Rutkiewicz może sobie odpuścić. 65. Wolniutko, spokojnie i tak. Nie o to do końca chodziło. Kto tam jest? Aha, jeszcze ten. Dobra. Trochę chaosik, ale... Ale jakoś to będzie. No zobaczymy, kto ma. Szmyt tutaj nam się najedzie. Nie, to tam zrobimy jakiś zaraz atak. Chyba, że... Majka atak. Atak. Bo tu jest Uran Rodriguez. Atak. Kwiatkowski, no atak, come on! Najlepiej za kontadorem. Dobra, byle jaki atak. Szybko. Oj, w dupę, tak żeś zebrał. Do tego, no. Majka trzymają Urana chociaż. Kwiatkowski, co ty robisz? Za Saganem chociaż jeść. No, za Gilbertem, nie wiem, byle za kim, no. Dobra, kogo my tu mamy? Wow. Po zewnętrznej wziął. dobra, Majka, nie ma co tak jechać. Betancourt, czy to jest atak, czy co to jest? Nie. Dobra. Kwiatkowski. Dochodzi? No, Majka! No ja pierdzielę, no serwij się trochę szybciej. Dobra, przynajmniej dojdź. Albo coś. Chyba za mocny był ten pierwszy atak, coś mi się wydaje. Kwiatkowski.
Kwiatkowski. To do przodu chociaż. A tu będzie takie jechanie 16 km. Dobra, zostało ostatnie kółko. Może go ich dogonią. O, trochę się podeprzę. Chyba, że na Kwiatkowskiego pojedziemy. Tylko niech on dojdzie tak trochę do przodu. Trochę bardziej do przodu. Chavanel. Żeby tak pojechał za Majką na przykład. O, w ten sposób. Tylko czemu on tak szaleje? Ja nie mogę. Już zdycha, no. To dawaj, power. Jeszcze trochę tego... No, paseczka masz, tego drugiego. No i Kwiatkowski też nic. No kurczę. Coś tu się tak nie da jechać nimi. Dobra, sam jedziesz. Betancourt się oderwał. Że tak, jak się dawno nie grało, to się właśnie wychodzą później takie kiksy. Dobra, zajedź na przykład za Rolandem. Może spróbujemy ten sprint z tej grupy wygrać. Tu mamy grupkę, Rodriguez, Betancourt. Chyba, że Mike nagle się odzyskał, no jasne. Za Majka. Tylko Majka mi tu chodzi. Nie szarżuj tak. Musisz jechać za Majką. Już, o. No tak, faka. Tam już wygrywa. Tak, Betancourt. Mamy naszego Kwiatkowskiego, który musi sprintować. Bo tu Betancourt, dobra. Betancourt się cieszy, Rodriguez drugi. Ja, czyli tak w miarę realnie. Dobra, pokażemy jak to Betancourt nam ładnie wjeżdża na metę. Pyk, dobra, i Kwiatkowski. No, 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 Sagan jeszcze go wziął. No kurde, zasprintuj. Uff, życie pewnie 11, gdzieś 12, dobra. Szmieciu ładnie, dobra. Teraz co? Niech ci tam maruderzy dojadą do tej mety. 6 km. Jurko. Jurko. Nie ma zespołu? Taka kreska. No, no to widzieliśmy. Dobra, zobaczymy wyniki i kończymy ten odcinek. No, 11 dokładnie. Chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, że może nie było ciekawie co prawda w tutaj, bo to taki jednoetapowy, to tak trochę... To skakanie to nie takie było jakby po tym etapie, ale w, tam gdzie będą jakieś premie czy coś, to mi się wydaje, że to bardziej będzie ciekawe, więc nie patrzcie tak jakby pod to, że tutaj było trochę chaotycznie albo coś tak nie do końca dopracowane, ale... Ale to był jednoetapowy, więc inaczej to będzie wyglądać w po prostu turach, nie? Gdzie będzie walka o premie górskie i sprinterskie, więc dobra. To było tyle. Pierwszy odcinek specjalna 13. Czyli praktycznie wznowienie tej serii, no. Dobra, dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że się podobało. Cześć.